sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Karol Bikielski, indycash.pl, a z nami zawodnik szczecińskich berserkerów Michał Piwowarski. Witam Cię, Michał. Cześć wszystkim. Siemanko. Michał, opowiedz, jak Twój dzień dzisiaj wyglądał, jak się czujesz? No co mam powiedzieć, no tak jak zawsze, pospałem troszkę, wstałem i z dziećmi spędziłem cały dzień, więc myślę, że dzień był bardziej wyczerpujący niż jakbym zrobił 3 treningi. Jasne. Tak to wygląda. Wspominałeś właśnie tuż przed naszymi nagraniami o tatuażu, bo że zacząłeś i skończyłeś tatuaż w tydzień czasu. Możesz pochwalić się, co tam sobie wydzierałeś? A wiesz co, była taka akurat okazja, że mogłem w 7 dni zrobić ten tatuaż, bo pewnie bym go później nie zrobił, albo bym go robił z 3 lata, a umówiłem się z chłopakiem takim fajnym, że zrobi mi go dzień po dniu, no i 7 dni, 50 godzin gdzieś tak tatuowania. Samuraj ze smokiem, na środku mam znaczek jiu-jitsu, więc tak jakby wygląda, jakby walczyli, mieli się pozabijać, a wszystko do kupy sprowadza jiu-jitsu, czyli no też ten styl taki tam fighterski shit. No powiedzmy, w tym klimacie sobie zrobiłem, bo zawsze chciałem mieć plecy wytatuowane. No i w sumie do walki 2 miesiące zostało od tego momentu, więc myślę, że w sam raz, jeżeli chodzi o przygotowania, bo tam lekko trenowałem sobie wcześniej i teraz już od poniedziałku plecy są wygojone i wjeżdżą na, tak powiem, na pełne obroty. Świetnie. Słuchaj, w takim razie, jeżeli jesteśmy już przy tych sprawach sportowych, no to w środę FEN ogłosił Twoje starcie z zawodnikiem kategorii płci ciężkiej, Bartkiem Szewczykiem. Gala odbędzie się w Szczecinie 16 października. No to powiedz, na jakim etapie jesteś teraz przygotowań, bo twoje walki z Kacprem minęły niespełna 3 miesiące, więc co robiłeś w tym czasie? Nie, no powiedzmy, że po walce z Kacprem to nawet powiedzmy z 1,5 miesiąca to tak nie prowadziłem sportowego trybu życia, jeśli tam sobie wiadomo, gdzieś tam zjadłem, coś wypiłem, normalne rzeczy. Też trenowałem, ale powiedzmy, że nie jakoś tak super mocno, no bo też u mnie jest tak, że ja muszę potem ten czas, który, tak powiem, zabrałem rodzinie, muszę potem jej oddać ten czas i tak staram się, żeby to jakoś funkcjonowało, bo to też nie jest mój zawód taki, powiedzmy, pierwotny, który wykonuję. No i tyle, no i jak na takim etapie, no w poniedziałek zaczynam sparować i jechać już normalnie grupę zawodową MMA. No i tyle, no myślę, że jestem na takim etapie swojego rozwoju sportowego, że potrzebuję 2-3 tygodni, żeby wejść na najwyższe obroty i będę dalej tym samym Michałem, który był na walkach. Kwestia tylko tego, że teraz mam troszkę inny plan na ten pojedynek i na to, jak się przygotować i tyle. Myślę, że będę chyba najmocniejszą wersją siebie teraz w Szczecinie, zwłaszcza, że będą też moi kibice i nawet nie czuję żadnej presji, nie czuję presji, nie czuję stresu, po prostu cieszę się tym wszystkim, nie mogę się doczekać, aż wyjdę na tą arenę i zobaczę, że to Szczecin, że to jest tutaj, że za chwilę będzie walka. No i tyle. Jaram się tym niesamowicie, nie? Jasne. Jeśli jesteśmy też przy kontrakcie, to chciałem się zapytać, czy Bartek Szewczyk to był jedyny twój oponent, który został przedstawiony, czy miałeś możliwość, nie wiem, wybrania sobie zawodnika? No właśnie, właśnie nie. No właśnie FEN zaproponował tylko Bartka. Ja też tak nie byłem za nim za bardzo, bo my się znamy ogólnie prywatnie. Nie, jakoś nie jesteśmy jakimiś mega ziomkami. Jesteśmy takimi nie, że mega ziomkami, że po prostu nie spędzamy czasu razem z racji jakichś tam lokalizacji różnych naszych miejsc zamieszkania. No ale on jest od Michała Oleksiejczuka, mojego dobrego kolegi, od całego Oleksiejczuk, tych moich ziomków, których bardzo pozdrawiam serdecznie, wariaty. No i dalej to, co mamy zrobić. No taką mamy, że tak powiem, taką mamy hobby, pasję, pracę. No i każą się ponapierdzielać, a to będziemy się bili, a po walce będziemy się dalej kolegować. No tak była czasami fajnie, chciał nikogo ściągać. Ja wolałem jednak, nie lubię się bić z Polakami, tym bardziej nie lubię się bić z kimś, kogo znam. No ale no co, no, trzeba to zrobić i tyle. No zwłaszcza, że to jest Szczecin i marzy mi się, żebyśmy się napierdalali przez te 3 rundy tak, że po prostu masakra, nie? I żeby ludzie byli naprawdę zadowoleni, że daliśmy dobrą walkę i tak też takie głosy są w internecie, że to jest dobre zestawienie, więc myślę, że FEN zrobi dobrą robotę. Jestem tego samego zdania. Uważam, że zestawienie jest bardzo ciekawe. Troszeczkę szkoda, że was zestawili z mojego punktu widzenia, aczkolwiek no, na pewno będą grzmoty, bo Bartek Szewczyk ma także taki ciekawy styl walki. Ty również i potrafisz boksować i potrafisz się kulać, więc będzie co oglądać, tak? No ale powiedz mi w takim razie, jeżeli mówisz, że to jest coś na zasadzie, że się znacie, czy nie obawiasz się, że to może mieć jakiś wpływ na motywację twoją do tego pojedynku, czy odstawiasz to totalnie na bok?
Nie, nie ma to żadnego wpływu. Powiedzmy, że nauczyłem się przez te wszystkie lata rozdzielać, separować sobie te emocje. Bardzo lubię Bartka jako kolegę, ale ważniejsze są dla mnie tutaj moja rodzina, moje kibice. Ja tutaj muszę w Szczecinie wygrać, muszę w Szczecinie obciąć głowę, muszę wziąć swój skalp i tyle. I to, że się znamy, lubimy, nawet jakbyśmy byli super przyjaciółmi, to nie miałbym żadnego, nawet bym się przez chwilę nie zawahał, jeżeli by było, był moment, kiedy mógłbym coś zrobić w takim sensie w klatce. No i tyle, nie? Jest to na pewno jakiś tam u niektórych może czynnik, który może wzbudzić mniejszą sportową agresję, ale na tą chwilę po tym, co czuję po sobie, to jestem raczej nakręcony tą walką, niż miałbym się jakoś stresować, że się znamy. Ten aspekt nie jest dla mnie w ogóle tutaj jakimś czynnikiem, który mógłby mnie wyhamować. Pamiętam, w jednym z wywiadów wspominałeś, że czujesz taki duży niedosyt po każdej ze swoich walk, bo cztery walki ze swoich pięciu skończyły się przed czasem, ale przez poddanie. Wiem, że chcesz się też bić, boksować. Trenujesz w dobrym klubie stójkowym, więc czy teraz możemy się spodziewać taką wersję Michała Piwowarskiego, który będzie chciał za wszelką cenę wygrać tą walkę przez knockout? Wiesz co, ja sobie założyłem przed tą walką, że teraz od tego momentu przygotowań naprawdę sobie muszę tak wstawić, że masakra. Muszę po prostu przejść na wyższy poziom bólu, na wyższy poziom takiego, kurczę, wiary w siebie. No po prostu chcę wyjść do walki z Bartkiem w taki sposób, że nie będę się bał. Ta stójka, te sparingi, to wszystko mają mi dać to, że będę tak przeorany, że to, co tam się wydarzy, nie będzie dla mnie miało żadnego znaczenia. Powiem szczerze, nawet ten tatuaż siedmiodniowy zahartował mi też to ciało w taki sposób, że może nie jakoś tam fizycznie, ale te bodźce, które odczuwałem, muszę przyznać, że naprawdę po tym, kurczę, ryciu pleców, to mało co by mnie chyba teraz zagięło. Naprawdę nie polecam. Jeżeli ktoś robił, to myślę, że wie, o czym mówię. Nie. Nic fajnego. Japońca robię nogę całą też, wiem, o czym mówisz, więc zdaję sobie sprawę, jaki to jest ból. Okej, jeżeli jesteśmy teraz przy twoich sparingach, bo wspominałeś, że no, pomału będziesz wchodził na te obroty sparingowe. Powiedz mi, kto może w Szczecinie, bądź może poza Szczecinem, imitować tobie Bartka? Kto może pokazać tą dynamikę na nogach, tak, taką przekrojowość, można powiedzieć? No myślę, że mamy pełno tych zawodników. Sudolski, myślę, Łukasz, Pchełka, Tomek Narkun, Michał Materla, Wojtek Janusz, Samuel Wok. Nie, no, u nas jest naprawdę dużo zawodników i myślę, że naprawdę, nie ujmując nic szkole Mirka Okińskiego, bo myślę, że tam Bartek też trenuje, to u nas też jest mocna ekipa, u nich też jest bardzo mocna ekipa, widzieli tam ostatni trening z Wampirem, z Michałem Aleksiejczukiem. No co, spotka się dwóch zawodników, którzy myślę, nie będą tutaj szukali jakieś tam dotykania, tylko będziemy się bić i tyle. Fajna walka, myślę, wiesz, myślę, że ona się rozwiąże. Kurczę, no, szczerze ci powiem, że myślę, że to będzie najcięższa walka, jaką miałem do tej pory, ale myślę, że będzie naprawdę dobra, a ja chciałbym znokautować w tej walce, bo to taki mój, kurczę, jakiś tam cel, powiedzmy sobie, coraz bardziej się przełamywać w tej stójce, bo to nie jest może tak, że ja nie umiem jej robić. Ja to jest też tak, że ja się w walce blokuję, bo nie wierzę do końca w to wszystko, co przyprawiam na treningach. I to też może jest wina tego, że ja nieczęsto sparuję, no bo jednak z racji tego, że mam zawód i takie inne rzeczy, to ja te sparingi bardzo często omijam. To ma swoje plusy i minusy, bo nie jestem rozbity, to druga sprawa, ale też nie mam takiego, wiesz, drygu, nie? Bo to jednak pewne rzeczy trzeba sobie pamięć mięśniową wyrobić i to wszystko robią sparingi i kontakt taki w walce. No ale zobaczymy. No te mam 2 miesiące na przygotowania. Myślę, że wszystko pójdzie naprawdę spoko i mówię, i będzie naprawdę fajnie. Czyli chcesz powiedzieć, że ogólnie teraz kładziesz nacisk na tą stójkę troszeczkę większy niż do poprzednich pojedynków, czy raczej starasz to rozłożyć? Nie, wiesz co, może nie nacisk, tylko po prostu chciałbym się bardziej otworzyć w sparingach i faktycznie wejść i myśleć, co robię, nie? Myśleć w tej stójce, co robię, bo w parterze robię wszystko naturalnie i pewne rzeczy nawet mi wychodzą po prostu z racji tego, że jakoś ciało się zachowuje pod wpływem ruchu czy adrenaliny, czy czegokolwiek naturalnie jakby szuka, samo szuka wyjścia czy jakichś tam rzeczy, które pomagają mu czuć się lepiej w pozycjach, a w stójce nie, w stójce ja cały czas mam takie coś, myślę o tym, co robię i to sprawia, że ruchy, które wykonuję czy akcje, które chcę zrobić, są wolniejsze czy nawet czytelniejsze. A chciałbym być na taki poziom właśnie, że nie myślę o tym, co robię, że to jest wszystko naturalne, że to jest wszystko jakby z pamięci mięśniowej. Nie boję się parteru. Myślę, że
wiesz, jeżeli moje zdanie jest takie, jeżeli Bartka bym przełamał w stójce, to myślę, że parterowo i zapaśniczo jestem lepszy od niego. Może lepszy, może silniejszy, nie wiem, no też ciężko mi to tak powiedzieć, no, muszę wierzyć w siebie i swoje umiejętności i zawsze w to robię. I tyle, więc jakby zabrać mu tą stójkę, to myślę, że mógłby troszeczkę mieć zagwozdkę w tej walce, że już jedno z wyjść, które było bardzo, tak powiem, mocno, myślę, piętnowane będzie, by się zakończyło, no i to by mu się też troszeczkę mogło podciąć skrzydła, nie? Mm-hmm. Powiedz mi, jesteś zawodnikiem, który walczył 7-krotnie, Bartek 2-krotnie. Czy uważasz, że to jest troszeczkę za szybko dla niego na tym etapie, żeby już zmierzyć się z tak utytułowanym grapplerem jak ty, z takim zawodnikiem, który no, walczył naprawdę z mocnymi nazwiskami, no bo Łukasz Brzeski, tak? Filip Toe też jest bardzo mocnym zawodnikiem. No, też jest mocnym, tak. Tak, ja uważam, że... Grubasek, ale on jest mocny naprawdę. Tak. Miałem okazję widzieć jego pojedynki, no ale nie będziemy skupiać się akurat teraz na Filipie. Oczywiście. Więc odpowiedz mi na to pytanie. Jak uważasz, czy to nie jest dla Bartka za szybko? A czy wiesz, to może być tak, że Bartek nagle się okaże, że jest ultra talentem i napierdoli mi w Szczecinie i nagle za 3 pojedynki do UFC pójdzie. Nie wiem, no słuchaj, no, mógł odmówić, mógł nie wziąć tej walki. Wziął. Dla niego to jest też szansa. No słuchaj, on jakby nawet tam coś nie poszło, to raczej nie będzie jakiegoś wielkiego miał, że tak powiem, kroku w tył w karierze, bo jest jeszcze młody. Nie wiem, ile Bartek ma lat, 20, ile? 3, 4, 23-4 wydaje mi się. No, że... to ja nie chcę, nie to, że nie interesuję się jego wiekiem, ale ogólnie mam w sobą pamięć takich rzeczy. Ja mam 34 zaraz, więc wiesz, ja już kalkuluję swoje karierze. Wciąż młody, piękny, przystojny. No wiadomo, najważniejszy zawodnik MMA w Polsce, nie? Żartuję. Ale wiesz, ja już muszę troszeczkę... Znaczy ja też nie kalkuluję, wiesz, jeszcze tak nie zdarzyło praktycznie, że ja bym jakiejś takiej walki nie wziął mocnej. Wiadomo, że tam jakoś rozważam pewne rzeczy, no bo to jest normalne, że ludzie inteligentni czy myślący pewne rzeczy muszą zawsze przeanalizować i przemyśleć i nigdy sobie nie zrobią tak, żeby sobie zrobić gorzej, a komuś lepiej, no bo to jest normalne, że zawsze patrzy na swój interes i swoje rodziny. No ale sobie, no klepnęli tą walkę 2-0, jakby teraz 3-0 miał, no to myślę, że dla niego wow. A dla mnie też fajna walka taka nie na przetarcie, bo to złe słowo, bo nie to chciałem powiedzieć, ale taka walka na przełamanie, żeby siebie uwierzyć bardziej i bo uważam Bartka za bardzo mocnego zawodnika i naprawdę myślę, że to będzie ciężka walka, nie? I dlatego nastawiam się cały czas, że od poniedziałku muszę sobie naprawdę mocno, mocno wstawić w pizdę, że tak powiem brzydko, żeby się wznieść na wyżyny swoich możliwości też nie tylko fizycznych, ale też mentalnych, nie? To prawda. Ja uważam również, że to jest bardzo fajne zestawienie. Można powiedzieć, że tym zestawieniem Fenn kupił sobie wielu kibiców, którzy zwrócą uwagę. To jest na pewno fajne. Ale okej, w takim razie jeszcze kilka słów o Bartku, bo to jest twój przeciwnik. Powiedz mi, jeśli miałbyś go rozłożyć na czynniki pierwsze i chciałbyś teraz przedstawić, w jaki sposób Bartek może ciebie zaskoczyć? Czy na tą chwilę widzisz jakieś pole, w którym on może wejść i powiesz, wow, no kurczę, chłop w ogóle wyleciał z czymś, czego się nie spodziewałem. Uważasz, że może z tobą się kulać i pójść w ten grappling? Znaczy wiesz, no słuchaj, wiadomo, że sport walki się rządzą takimi prawami, że jednak wszystko się może w nich wydarzyć. Kulać, no słuchaj, ja kulam się naprawdę z mocnymi chłopami i mnie ciężko odwalić, naprawdę mi ciężko odwalić, ale wiesz, walka MMA to nie jest jiu-jitsu, tutaj wchodzą ciosy, tutaj dochodzi zmęczenie, trema, publika, no, czynników jest naprawdę, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, MMA, to mimo, że szanuję całą społeczność jiu-jitsu, wywodzę się z tego sportu i zawsze propaguję go na każdy możliwy sposób, to jednak MMA przy jiu-jitsu jest bardzo dużo mocniej wymagającym sportem, który ma dużo więcej czynników i aspektów, które mogą cię wyhamować gdzieś w swojej, że tak powiem, gameplanie czy w walce. No zobaczymy, myślę, że nie. Myślę, że w kulance raczej, jakby to powiedzieć, dopóki ktoś nie pozna mojej presji, to nie wie, jaką mam siłę i jaką mam presję, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, nie? Więc mam też taki myk swój ostatnio, 2 czy 3 numery, takie robię nowe, które mogą zaskoczyć, więc też może tam być różnie. No zobaczymy, nie? Myślę, że Bartek, jakby miał go rozłożyć na czynniki pierwsze, to jest przekrojowy zawodnik, który ma fajną stójkę i mocne jiu-jitsu i zapasy, takie naprawdę poprawne i fajne,
i myślę, że nie jednego zawodnika jeszcze mógłby zaskoczyć tutaj, ale ja już troszeczkę walczę, jestem obity, kurczę, i na ringach tych, kurczę, amatorskich, i walczyłem z mocnymi chłopami w zawodowym MMA i na tym jiu-jitsu, i myślę, że naprawdę ciężko będzie mnie tutaj jakoś podpuścić albo zaskoczyć, ale wiadomo, wszystko jest możliwe, więc nie ma co tutaj mówić, że nie. To będzie twój drugi pojedynek w kategorii półciężkiej. Do tej pory biłeś się w kategorii ciężkiej. Czy jest to jakiś dla ciebie, może problem to jest złe sformułowanie, ale czy w jakiś sposób to zbijanie wagi wpływa nie wiem, na twoją dyspozycję w walce? Nie, właśnie powiem ci, żałowałem, że z Katrem Nikaszem tak krótko walczyliśmy, ale ja się czułem naprawdę fajnie, czułem się taki lekki, czułem się pełen energii. Zobaczymy teraz. No, chciałbym właśnie wejść w pojedynek dłużej troszeczkę, jedną rundę, dwie. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no bo w tej ciężkiej wadze, no, brakowało mi warunków i brakowało mi czasami kilogramów, a tutaj myślę, że będzie dobrze. Ja myślę, że będzie dobrze. Nawet z Mateuszem Rembeckim to powiedział mi, jak robiłem sobie tam nawet rozgrzewki, to powiedział mi, że jestem chyba najmocniej fizycznie i w ogóle zawodników 9-3, z którymi, kurczę, miał okazję się, jak powiem, złapać, to jestem najmocniejszy i że naprawdę, jeżeli uwierzę w siebie, to w tym fenie 9-3 mogę tam mocno namieszać, nie? No i ostatnie pytanie w kwestii twojej walki, a jej wyniku. Załóżmy, Michał, hipotetycznie, że wygrasz ten pojedynek. Czy uważasz, że po tym starciu jesteś w stanie, że tak powiem, pukać do tej czołówki, że możesz zmierzyć się z Adamem Kowalskim, z Filipem Tomczakiem? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Nie, no tak, to myślę, że jeżeli walkę z Bartkiem wygram, to chciałbym albo Filipa, albo kogoś tam z najwyższych tutaj, kurczę, rzędów. To myślę, że tam jeszcze był chyba Adam Kowalski. Znaczy, tak. Wiesz, no zobaczymy, jak ten pojedynek będzie wyglądał. Ciężko mi na razie tutaj dywagować na temat tego, kogo będę chciał mieć, bo może być tak, że wyjdę, wygram, a wygram jak cipa, nie? I to już inaczej będę w ogóle patrzył na cały przebieg tego, jak to będzie miało dalej wyglądać, jeżeli chodzi o moją karierę. Wiesz, to też jest taka faza, jakby to wytłumaczyć, ja z tego nie żyję, wiesz, ja to robię sobie, może nie hobbystycznie, bo to złe słowo, bo hobbystycznie to jest 2 razy w tygodniu, albo 3, robię to sobie dla dzieci, dla siebie też, po prostu jako przygodę życiową to traktuję i to mi też daje jakiś taki, nie wiem, przestrzeń do tego, żebym sobie tutaj mógł popróbować różne rzeczy, sprawdzić, no ale robię to dlatego, bo chciałbym kiedyś w życiu wygrać jakiś pas jakiejś federacji, to jest takie moje mini marzenie, też bym chciał trafić do KSW kiedyś, to też takie moje mini marzenie, ja takiego chłopaka, co zaczął w wieku 26 lat trenować i jakby się zobaczył kiedyś, to się powiedział, że kurwa, nigdy w życiu nic nie osiągnę w tym sporcie, ale jednak moja zawziętość i charakter, który jest po prostu chory psychicznie, bo jak sobie coś załaduję do głowy, to koniec świata i muszę to zrobić, nawet jakby mi obciąć nogę. No i jakoś to wygląda i tak, no będę dążył do tego, żeby walczyć z kimś najlepszym. Chciałem teraz walczyć z Filip Tomczak. Tomczak, no on tam nawet z Łukaszem Sudolskim kiedyś się bił na Babilonie, z tego co pamiętam. Tak. No to chciałem z nim, ale on ma teraz akurat kontuzję, więc w ogóle wyeliminował ten pojedynek. No i tyle, zobaczymy później. No też nie jestem tego typu zawodnikiem, który tam wyzywa na pojedynki, no bo ja mówię, zawsze traktuję siebie jako takiego człowieka stojącego z boku i jeżeli zasłużę kiedyś na takie coś, żebym mógł kogoś wyzywać na pojedynek, to zrobię, a na razie uważam, że nie jest ten czas i zobaczymy, co będzie dalej. Okej, no to teraz w tym momencie chciałem się ciebie zapytać odnośnie pojedynku Marcina Wójcika. Muszę was na chwilę, widzowie, nie bójcie się, wszystko dobrze. Spokojnie. Witam serdecznie. Cześć. Pozdrów wszystkich oglądających i słuchaczy. Pozdrawiamy. O, 2 asy, tak. Świetny element tego wywiadu, naprawdę. Słuchajcie, to będzie kiedyś taki morderca, że masakra. Nie? No, Borysek lubi bamba. Ja się wstydzi. No, słucham od tego pytania. No to chciałem się zapytać o Marcina Wójcika. Jak widzisz jego pojedynek z Brazylijczykiem na tej samej gali w Szczecinie? Wiesz co, ten Brazylijczyk moim zdaniem jest bardzo mocnym chłopem i jak ja go zobaczyłem w Dziwnowie, to mówię, kurde, no straszny wielki chłop. No zobaczymy, wiesz co, Marcin musi mądrze zawalczyć ten pojedynek, myślę, że powinien go właśnie zapaśniczo gdzieś tam, kurczę, wyeliminować, no bo raczej jak z nim wejdzie w parter, no to różnie to się może skończyć, bo on ma strasznie długie ręce, wiesz, i
Sami widzieliście, no kulkę jest mega ciężka poddać, a jak włożył tą łapę, po prostu tą łapę, która miała 4 metry, no to już tam nic nie można było wyżej z tego. Więc wiesz, Marcin Wójcik, ja go nie znam osobiście, bardzo lubię tego zawodnika, ale on jest też taki, że zależy jaką ma głowę w pojedynku. Ja tak obserwuję jego karierę, to on może wyjść w pojedynek bardzo mocno i wtedy, jeżeli wierzy w siebie, to jest po prostu nie do ruszenia. A miał też takie walki, gdzie myślę, jednak tam głowa nie zagrała i było troszkę słabiej, jeżeli chodzi o dyspozycję. No zobaczymy, no myślę, że 60 do 40 dla Marcina Wójcika, jeżeli chodzi dla mnie, jeżeli miałbym to procentowo rozłożyć. Czy Mateusz Rębecki, Michał Piwowarski oraz Wojciech Janusz to jedyni berserkerzy, którzy zawalczą w Szczecinie? Możesz coś... Nie, jeszcze myślę będzie tam z 3 albo 2, ale nie mogę na razie nic mówić. Jasne. Wiadomo, tam wielka klauzula tajemnicy i tak, tam tak. Wiadomo, zaraz Jarosław Kaczyński zadzwoni i nas pogrozi palcem. Tak, trzeba uważać. Okej, okay, no. Ostatnie dwie rzeczy, Michał, i kończymy. Walczysz przed własną publicznością. Nie boisz się, że Mirek Okiński swoim głosem zakrzyczy twoich fanów? Nie, już walczyłem z Adamem Okińskim i tam Dar, trener Okiński, Papę. Kulka też Dar, Papę. I powiem szczerze, że nawet była taka śmieszna sytuacja, bo... Ja byłem chyba u góry i tam uderzałem Adama z góry, cały czas była praca i ten trener Okiński krzyczy tam, nie ma nic, nie ma. Ja, gdyby to nie była taka w telewizji wojskowa, taka wiesz, bo to jednak tam jakiś poziom trzeba trzymać, jak się jest żołnierzem zawodowym, to po prostu spojrzałem na trenera Okińskiego, przyrzekam się, taka nawet jest pokazane, spojrzałem na niego i chciałem powiedzieć, co ty pierdolisz, nie? Ale on tak na mnie popatrzył, na niego i się zaczęliśmy śmiać sami do siebie i normalnie mówię, no jaja, niesamowite, nie? Także nie, myślę, że ja trenera Okińskiego bardzo lubię, niech tam sobie krzyczy, ile chce, może sobie nawet megafon wziąć. Jego sprawa, nie? Powiedz mi jeszcze, czy możemy spodziewać się, że w twoim narożniku będzie Zbigniew Syc? Wiesz co, Zbigniew Syc to jest dla mnie po prostu... Ja muszę na jego... Ja z Mateuszem Rębeckim mam taki plan, już o tym rozmawialiśmy, że kiedyś pojedziemy na seminarium Zbyszka Syca i zdemaskujemy jego misterne... Pisze się na to. ...systemy i jego wszystkich uczniów od Aleksandrowicza czy kogoś tam. Ale na to przyjdzie wszystko czas, bo no nie, to się w ogóle kupy nie trzyma. Nie? Tak, powiem ci tak, pisze się na to, dawaj znać. I teraz tak, twój czas, zaproś Michał na galę, powiedz dlaczego kibice mają tam przyjechać, czemu to oglądać. Ja tobie dziękuję bardzo za wywiad, świetnie się z tobą zawsze rozmawia, twoja chwila i tyle z mojej strony. Dobra, słuchajcie wszyscy, moi drodzy, Szczecin jest... Nie tylko Szczecin, ale generalnie Szczecin jest zawsze kolebką MMA. Tutaj 2 lata temu przydaliśmy całą halę. Była niesamowita atmosfera, byłem sam widzę na tym spektaklu. Były świetne walki, więc jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę mocnych chłopów, którzy się tutaj przychodzą bić, nie robić jakąś szopkę i chcecie mocne pojedynki, to zapraszamy serdecznie na Fan do Szczecina, przed telewizory na pay-per-view, bo ta gala jest naprawdę sportowo bardzo, bardzo mocna. I gdybym sam był widzem, to myślę, że bez problemu bym wydał pieniążki na tą galę i bym się delektował pojedynkami, które będą. A z mojej strony to mogę tylko zagwarantować, że dam siebie wszystko i zrobię wszystko, żeby ten pojedynek był naprawdę fajny. I tyle. I samą reklamą myślę, że powinny być nazwiska, które występują na tym widowisku. Także zapraszam serdecznie. Trzymajcie się. 16 października, Fan Szczecin, Michał Piłowarski. Do zobaczenia. Trzymaj się. Hej. Hej.